Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Paweł, a to 37 odcinek Twierdzy Krzyżowiec. Muszę szybko zacząć, bo muszę szybko coś zrobić. Teraz zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Chyba 15 raz próbuję przejść tą misję, jestem już kurwa zdenerwowany na samym starcie. Po prostu jeden wielki cyrk, chore. Pić na wodę, fotomontaż. Tak jest, że... Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Dokąd tym razem? Wracamy do gdzie te domu. Wojsko? Zacząłem się poukażę sobie poradzą z tymi jednostkami. Znaczy z tym kalifem. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Dosyć szybko można je zrobić, więc ich. Raz mi się udało go zabić, ale... Nie udało mi się go zabić. Została mu taka końcówka życia. Po prostu miligramy, no tak po prostu na jeden hit. One hit, nie? Jedno uderzenie jednej jednostki, nie? I już dawno by go nie było. Ty mi tutaj nie strzelaj, bo mnie denerwujesz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wiadomość od kalifa. Natychmiast usuń swoją armię spod murów mojego zamku! Czego ci przecież potrzeba? Rozdepczemy. Teraz się zobaczymy, czy... Już są. Nie są pałka. Czy zdążą wejść. No szybciej! Dobra, on chyba zaśnie. Nawet hajzu nie straciłem za wiele, wiecie? Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Tak jest, ale się nie zorientują, że już są sztuki. Trochę go tutaj podenerwujemy. Żeby się chłopak zdenerwował. Nie, mnie też będę zdenerwował chyba. Powinienem się od tego odgrodzić. W sposób taki. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać ataku na moje ziemię? Drogo za to zapłacisz! Dobra. Musi być coś takiego, żebym sobie mógł spokojnie wydobywać, znaczy produkować bułeczki. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Krówkę sobie jedną postawimy. Sprzedamy bajery, które nam są niepotrzebne, chleb jest nam niepotrzebny, piwo też, ja się w to nie bawię, w takie produkowanie, bo to nie dla mnie zabawa. Potrzeba drewna. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownicy. Określić zasięg. Niego trzeba tak szybko. Tak blisko. Tak szybko jak ja. A wiecie, że Paweł śpiewać nie umie. Wybudujemy balistę jedną. Wasza łaskawość, przygotowaliśmy narzędzie. Jak możemy pomóc? Zajmuję się w jakiś sposób nas tutaj chroniła. Przed tym karyblem. Z tej strony, żeby mnie nie atakował. No, tylko musimy sprawdzić, czy wszystko się tu będzie zgadzało. No, a tu jest wszystko gitos. Gitos. Wasza łaskawość? Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować. Buduję sprzęt oblężniczy. No, atakujcie. Panowie,
tu jest wszystko ok. Przyspieszymy sobie tempo. Na 90, nie? Niech sobie jestem obijany. Mnie to tam żalu nie robi. Wręcz przeciwnie, niech go moje tam... O, jedna skóra. Drewno leci? Nie leci. Skóra musi być. Się powiększa. A ten to co? On chyba wyjść nie może. Czy może? Dobra, jego tak trzeba zablokować, żeby mi tu nie szalał. Tego zaraz zabijemy. Praktycznie to on tutaj ma gówno do powiedzenia. Ta wieża, nawet jej już nie ma, nie? Żeby go tu bardziej zdenerwować, to może mu podpalimy coś. Niech płonie. Joch, pierdziele. Trzy treusze, nie? W niego strzelają. Teraz jeszcze katapultami. Ale podejdziemy jeszcze bliżej tymi wieżami. Jedną tutaj tak postawimy tak centralnie tu. Przed jego gałęziami. Wasza łaskawość, przygotowaliśmy narzędzie. Tak, zajmuje stanowisko na machinie odeżdżenie na swych. Sama na kuźwa, nie? Określić zasięg. Dobra, te się strzelają. Ten w życiu stąd nie wyjdzie. Tak więc tutaj mogę sobie wydobywać kamień. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Potrzeba kamienia. Kamienia nie ma. No nie, no tak to nie może być. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Tak to mi się nie podoba. Nie może można tak. Tego zbudować, mój panie. Tak będzie lepiej. Nie. Nie, nadal nie mogą chodzić. To postawimy tu bliżej, a to postawimy tu i problem z głowy. A o, zapomniałem, bo tutaj w niego strzelamy. A ten wielbłąd widzę, że se wojska trochę porobił. Akurat kuszników mi się porobiło kilkunastu. No, kilku na razie. Więc nie ma co tam szaleć. Tylko te wieże muszę popadać. Ten praktycznie nie ma szans. Co to jest? Co on takie rzeczy tu ma? Takie rzeczy tu nie powinny. Chciałem spok. Tego też. Mój domek mu się podpalił. Po raz kolejny? A nie tylko skąd on ma hajs na tych ludzi. Mam razie zabić kolejną partię. Zaraz się siedzi tu. Muszę tu patrzeć. O! No podpal, podpal. Wiadomość od kalifa. Pilnuj swoich pleców! Powiem się nie bez przestrzenia. No dawaj, dawaj.
No i tego nie podpalam. A, bo nie zablokowany. A, dobra. Tak kasy nie ma, więc nic mi nie zrobi. Ale muszę nową myszkę kupić. Albo nie, normalnie. Żebyście nie słyszeli tego klipania. A jeszcze ta wieża tu. Centralnie w tą stronę trochę. Nie no, tak to nie. Mam bardziej tak. Tych trochę w sumie tam jest, ale co to? Wszystko da się wybić. No, mamy spichlerz zapchany. Jak koryto. Skóry mamy dużo. Tak, zaraz zrobimy asasynów sobie. Oni mnie trochę denerwują, bo one są, te jednostki nie są dopracowane za bardzo. Nie wiem, no, one nieraz schodzą na te mury, połowa idzie, połowa stoi, jest to są takie wkurwiające, no bo chcecie coś zabić, a połowa nie idzie, stoi sobie miejsce, nie? Dobra, dawać. Ostatni raz trzeba sypnąć tą wieżę, nie? O, jeszcze ten jest zniszczony. Się trzyma tu, co? Jesteśmy atakowani. Gdzie? Na pozycjach. Uwaga. Muszę sobie otworzyć zrobić. Sobie strzelaj tam. No ale z tych dostaj. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapulty. Dobra. Te jednostki tam. Boże. Za durne. No i jak tu takim czymś grać? Nie? Oni sobie po murach idą, nie? No czujecie te jednostki? No, po murach się chodzi. Ach, jest to za durne pały. O, jeszcze stoją sobie obok Lorda. I mnie go nie biją. Dobra. Będziemy zaraz zabić kolejnego. Skład zapasów jest zapewniony. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Miedzi tu niepotrzebny. Drewna mam dużo. Żelaza nie mam za wiele. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Wasza łaskawość? Wasza łaskawość? Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? Gdzie jest to, czyli wychodzi? Buduję sprzęt oblężniczy. Katapult. Buduję sprzęt oblężniczy. Starcz mi kasy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. A co jest mi? Kurde, schodzi myszka. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Linasryk. Senator Kuhalan. A przecież jak pierdyknę w niego, to... Ale wolę tutaj mieć wojsko. Przygotowana do miotania. A tu balista jeszcze tu stanie. I już od razu wojsko. Zrobimy ofensywne. Czy miało gdzie podejść? Gotowi do boju, sir. Ruszać się. Wiecie, o co chodzi? Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Wiadomość. Jeden strzał, nie? Jeden strzał. Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Zaraz pewno wyleć tym swoim całym wojskiem. Przygotować katapulty. Jesteśmy. Zrobimy co w naszej mocy. Przygotować padlinę. I...
Jak mi przykro. Przygotowana do miotania, mój panie. Dobra, zrobimy tylko sobie trochę wojsko, które może sobie bez problemu podejść. Pilnuj swoich pleców, o ty śmato! A niech cię pies zadyma. Ty mendo jedna. Czujcie gnoja. No szybko gasić to, gasić to. Macie konewki. Kurwa. Jak ja nienawidzę kalifa, nie? To jest cholerstwo jedno, to jest durna postać, durny przeciwnik, durny tak, że aż rr się zaciąga. Szybki marsz! Oni tą swoją gównianą niewolniczą strażą wszystko będzie podpalał. Przygotować katapultę. Katapulta uruchomiona. Co we mnie tam? Tu. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania. Tu, żeby sobie mnie wykupił. Wszystkie wieże trzeba obniżyć. Przygotowana do miotania, mój panie. Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Dobra. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Uwaga! Przygotowaliśmy narzędzia. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Tako. Nie, chyba raczej oni sobie powinni poradzić. Wyruszamy! Bez problemu. Katapulta przygotowana do miotania. Opuszczam stanowisko. Opuszcz trzeba kapsuli tego urządzenia. Trzeba coś zbudować. Buduję sprzęt obręczniczy. Mój pan, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Złota nie mam. Nie masz wystarczającej ilości. Nie stać mnie, żeby budować katapulty. Nie katapulty, tylko balisty. Buduję sprzęt oblężniczy. Mój panie, do obsługi tego urządzenia opuszczam. Przygotowaliśmy narzędzie. Wiadomość od kalifa. Trzymaj się daleka od mojej ziemi. Daleka powiedziałem. Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. No, z tymi łucznikami na wieżach zawsze był problem u kalifa, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Nieco krótki, ale to ja poradzę. Trzymajcie się, do zobaczenia. To zobaczymy, co jest w następnym odcinku. Jaka misja? Jaka misja? Zwycięstwo! Asasyni? Nie. Asasyni? O Jezu. Dobra. Trzymajcie się do następnego.